Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na Tak, moja makijażowa historia. 10 fajnych takich lekkich pytań, a pierwszym z nich jest, w jakim byłaś wieku, gdy zaczęłaś się malować, więc nie pamiętam, w jakim byłam wieku, ale na pewno byłam wtedy w szkole średniej. W szkole podstawowej absolutnie nie było mowy o tym, żeby się malować. Nasza pani dyrektor umiała bezbłędnie dojrzeć choćby nawet milimetr jakiegokolwiek makijażu na twarzach moich koleżanek. Ja oczywiście w szkole podstawowej się nie malowałam, stąd też jeśli miałabym określić wiek, no to myślę, że to była szkoła średnia, no 16-17 lat. Gdzieś tak, myślę, zaczęłam się malować. Drugie, jak to się stało, że zainteresowałaś się makijażem? Pierwszy moment, w którym zainteresowałam się makijażem, to było wtedy, kiedy w polskiej telewizji rozpoczęła się emisja serialu Beverly Hills 90210, gdzie występowała Kelly, była jedną z głównych aktorek, była Brenda i one oczywiście tam gdzieś się malowały w międzyczasie i ja byłam niesamowicie zainspirowana tym serialem, tym jak one właśnie się malują, gdzieś tam się stroją. Myślę, że gdzieś od tego serialu zainteresowałam się makijażem tak na 100%. Pamiętam, że po którymś z odcinków gdzieś dorwałam kredkę czarną do oczu i teraz szczerze mówiąc nie wiem, czy to była faktycznie kredka do oczu, czy to była kredka jakaś tam do rysowania. Pomalowałam sobie oczy i moja mama jak mnie zobaczyła, to przyszła lekki szok. Kazała mi oczywiście to zmyć, bo to wyglądało dosyć komicznie, a ja byłam za młoda jeszcze po prostu na to, żeby sobie malować oczy czarną kredką. Trzecie. Jakie są niektóre z Twoich ulubionych marek? Jeśli chodzi o tusze do rzęs, bardzo dużo tuszy do rzęs z Vivo mi się sprawdziło. Podkładów bardzo dużo z Oriflame mi się sprawdziło. A cienie na przykład moje ulubione teraz są z firmy Hen. Tak więc myślę, że to byłyby te moje ulubione marki na obecną chwilę. Czwarte, co znaczy dla Ciebie makijaż? Więc dla mnie makijaż oznacza... co dla mnie znaczy? No znaczy dla mnie mój ubiór. To jest tak samo jak włożenie bielizny, spodni, bluzki czy sweterka, czy czegokolwiek, butów nawet. Jak wychodzę z domu, to dla mnie jest jakby nieodzowną czynnością, którą wykonuję każdego dnia i jest jakby, no tak, jest jakby moim ubiorem, dodatkiem do ubioru, myślę, że bardzo ważnym. Piąte, jeśli mogłabyś nałożyć na twarz tylko i wyłącznie 4 produkty, to jakie to by były? Oczywiście byłby to podkład, oczywiście eyeliner, tusz do rzęs i bronzer. Szósty. Co najbardziej lubisz w makijażu? Najbardziej w makijażu lubię to, że przede wszystkim co roku mamy różne trendy, jeśli chodzi o makijaż, ale najbardziej lubię te rzeczy, które można jakby tworzyć z naszej takiej jakby weny twórczej. Mimo tego, że oczywiście nie każda z nas może mieć jakieś zdolności makijażowe, oczywiście każda może mieć lepsze lub gorsze, ale to, że możemy zmieniać... Najpiękniejsze chyba w makijażu jest przede wszystkim to, że możemy zmienić człowieka, kobietę przede wszystkim w coś niebywałego. Z szarej myszki można zrobić przepięknego łabędzia. Tak mi się wydaje, że makijaż jest jakby... taką metamorfozą dla nas kobiet. No, tak myślę. Siódme. Co myślisz o tanich i drogich kosmetykach? Zarówno jak i o tanich, jak i o drogich myślę to samo. Trzeba po prostu trafić. Oczywiście nie mówię, że wszystkie tanie kosmetyki są dobre, ale myślę, że bardzo wiele tanich, przede wszystkim polskich firm jest niedocenionych. Przekonałam się o tym na własnej skórze. A co myślę o drogich? No cóż, są tworzone oczywiście z myślą o osobach, na które stać na kupno takich kosmetyków, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że również są takie kosmetyki drogie, które nie są do końca dobrymi kosmetykami. Więc cóż, no... Dla każdego coś dobrego. Myślę, że jak i tanie, jak i drogie kosmetyki mogą okazać się dobre, ale również mogą się okazać strasznymi bublami. Ósme. Jaką radę dałabyś początkującym? Więc słuchajcie, tak jak powiedziałam na początku mojego filmiku, ja w szkole średniej, nawet w szkole podstawowej nawet nie było mowy o tym, żeby zrobić sobie makijaż. Ja nie kończyłam szkoły podstawowej. Ja po podstawówce kończyłam od razu szkołę średnią, nie robiłam gimnazjum, bo to jeszcze nie było czas na gimnazjum. I powiem Wam szczerze, że jak teraz sobie widzę naprawdę takie nastolatki, może nie nastolatki, podlotki, to jestem przerażona, bo one mają po prostu cały makijaż na twarzy i myślę sobie, mają po 13-14 lat,
a co będzie później z tą buzią tak naprawdę i mam mieszane uczucia. Tak sobie myślę, że jakie miałabym rady, no im mniej, tym lepiej. Możemy sobie podkreślić rzęsy tusze, możemy sobie jakiś fajny, delikatny błyszczyk nałożyć na usta, albo nie wiem, nawet jeśli macie jakieś jasne rzęsy, a nie chcecie sobie malować ich tuszem, to zróbcie sobie na przykład henne, pójdźcie z mamą do kosmetyczki i myślę, że henna będzie jakby taką alternatywą właśnie dla tuszu. Tak, myślę, że im mniej, tym lepiej. Dla początkujących i... Znaczy dla początkujących takich młodych, a dla początkujących, no to też myślę, im mniej, tym lepiej. Tak myślę. 9. Jakiego makijażowego trendu nigdy nie zrozumiałaś? Wiecie co, od razu jak sobie przeczytałam te pytania, to sobie pomyślałam o tym, jak kobiety golą sobie brwi i rysują jakąś kredką. Po prostu to jest dla mnie koszmar. Tego nigdy nie potrafię zrozumieć. Mam koleżankę, która tak robiła i po prostu to było coś okropnego. Tego po prostu nigdy nie zrozumiałam. Zgolonych brwi i pomalowanych kredką. 10. Co myślisz o makijażowej społeczności na YouTube? Jestem niesamowicie zadowolona z tego, że mam tą przyjemność oglądania dziewcząt, które niekoniecznie nawet kończyły szkołę, a potrafią naprawdę wyczarować przede wszystkim na oczach cudowne makijaże. Oczywiście chylę czoła wszystkim tym dziewczynom, które są jakby guru makijażowymi na YouTubie. Cieszę się bardzo, bo czerpię jakieś inspiracje z tych makijaży, które robią. Chociaż oczywiście nie potrafię zrobić tego w tak dobry sposób, jak to robią dziewczyny. Jest to naprawdę, myślę, darmowa lekcja dla nas wszystkich dziewcząt, które chcą się nauczyć choćby, nie wiem, zrobienia kreski eyelinerem czy jakiegoś smokey eye, bo oczywiście nie musimy chodzić w tych wszystkich makijażach, które dziewczyny robią nam i pokazują na co dzień, więc uważam, że bardzo fajnie, że są takie dziewczyny, które pokazują, nie wstydzą się i dzielą się z nami, przede wszystkim dzielą się z nami swoimi umiejętnościami. I bardzo im właśnie za to dziękuję. Kochani, i to tyle, jeśli chodzi o ten tag. Jeśli jesteście chętni do nagrania tego tagu, to taguję Was wszystkie. Myślę, że to jest fajny, lekki tag. Można się sporo dowiedzieć o nas kobietach, o naszych fanaberiach makijażowych. Może nie fanaberiach, ale wiecie, takich początkach z makijażem. Zapraszam wszystkich do nagrania tego tagu. Pozdrawiam serdecznie. Pa!